Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 15 w wersetach od 1 do 10? Ciągle przychodzili do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze i skrybowie szemrali: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Powiedział im to podobieństwo: kto z was, mając 100 owiec, gdy straci jedną z nich, nie zostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za tą, która zginęła, dopóki jej nie znajdzie? Gdy ją znajdzie, kładzie na swoje ramiona, radując się. Po przyjściu do domu zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: radujcie się ze mną, bo znalazłem swoją owcę, która mi zaginęła. Powiadam wam, że będzie więcej radości w niebie z jednego upamiętującego się, uznającego się za grzesznego, niż z niezamierzających się upamiętać 99 uważających się za sprawiedliwych. Albo która kobieta, mając 10 drachm, jeśli straciłaby 1 drachmę, nie zapala świecy i nie zamiata domu, pilnie szukając, aż znajdzie? A gdy znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki, mówiąc: radujcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, powiadam wam, będzie radość przed aniołami Bożymi z jednego, który się upamięta, uznając się za grzesznika. Faryzeusze i uczeni w piśmie gardzili łaską Pana, natomiast celnicy i grzesznicy chętnie ją przyjmowali. Przez 3 podobieństwa Pan Jezus raz jeszcze wskazuje religijnym przywódcom, że potrzebują Jego wielkiej łaski. W liście do Rzymian, 3 rozdziale, 23 wersecie, jest napisane, że wszyscy bez wyjątku zgrzeszyli, więc sprzeciwianie się temu było głupotą. W 1 podobieństwie oglądamy dobrego pasterza, który zadaje sobie trud i szuka zgubionej owcy, aby przyprowadzić ją z powrotem do stada. Bez miłości i troski Pana Jezusa żaden człowiek nie znajdzie drogi do Boga. Odnaleziona owca z całą pewnością odbiera wiele błogosławieństw. Werset 6. Niemniej jednak na pierwszym planie jest tutaj dzieło pasterza, Jego radość i wspólna radość nieba. Ważne jest, abyśmy to zauważyli, a nie zadowalali się tylko własną radością z podarowanego nam zbawienia. 2 podobieństwo mówi o nieznużonej działalności Ducha Świętego, który kieruje Słowo Boże do serc i sumień ludzi, aby doprowadzić ich do opamiętania. Grzesznik porównany jest tutaj do martwego grosza. To porównanie przypomina nam słowa: i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Czytamy w liście do Efezjan, 2 rozdziale, 1 wersecie. Również i w tym podobieństwie czytamy na końcu o wspólnej radości.